Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Vlogu już po ślubie, jesteśmy zaobrączkowani. Łączę, ja się bardziej siuta. A tym się nie sugerujcie. Tak, tym się nie sugerujcie, to jest nieaktualne, zatrzymaliśmy się na środzie. Jest środa, ale tydzień później. A nie wtorek, a nie środa, no. Dzisiaj już środa, tak. Także wydaje mi się, że zaraz możemy to zdjąć, na razie niech tam sobie jeszcze wisi. Równo tydzień temu zaczęliśmy nasz urlop przed ślubem. Były przygotowania do tego wielkiego dnia, aż w piątek on nastąpił. Więc tak, może przejdźmy do tego, co się tego dnia działo, bo to był naprawdę szalony dzień. Nie spaliśmy od godziny 6. Wyszedł taki mały fuck up na wstępie, dlatego myślę, Andrzej w teorii mógł spać trochę dłużej, natomiast wstał wcześniej i mieliśmy też od rana dużo pracy, dlatego że... No, mieliśmy przyjechać w czwartek wieczorem, czy tam po południu na salę. Miała być już gotowa, w sensie miała być poustawione stoły. Wiadomo, że tam nie będzie sztućców, czy talerzy mogło nie być. Natomiast mieliśmy my przyjść sobie już ustawić winietki, ustawić takie przywitanie, takie czekoladki merci mieliśmy na powitanie gości. I tak samo kwieciarnia miała już przygotowane wiązanki dzień wcześniej i chcieli też to wszystko poustawiać. Ale niestety... No sala nie była gotowa. W ogóle. Tak, stoły nie były ani trochę rozstawione, więc przyniosło się to nam na piątek, czyli na dzień ślubu. A trochę to zajęło. Tak, trochę to trwało. Bardzo pomogła nam Julia, która była z nami, moja świadkowa, pojechała z nami w czwartek i wykonała razem z nami, jeżeli chodzi o przygotowania, no kawał naprawdę dobrej roboty. Natomiast nie ma się co oszukiwać, trochę pokrzyżowało nam to plany, trochę zabrało nam to czasu i wprowadziło też takiej czudnerowej atmosfery, dlatego że no, tego dnia dużo się działo i ten czas był mocno zaplanowany, a gdzieś musieliśmy wygospodarować jeszcze czas na to, żeby na tą salę jechać, to poukładać, chociaż jeżeli chodzi o podziękowania dla gości, tutaj należą się ogromne podziękowania paniom z obsługi, dlatego że one przejęły potem rozkładanie tego merci, rozłożyłam ich ledwie kilka i stwierdziły, że żebym to zostawiła, żeby tylko zostały winietki na stole i one sobie to poukładają do zastawy tak, żeby im to pasowało i żeby nie przeszkadzało. Mieliśmy jeszcze jakieś ciekawe przygody w piątek, zanim zaczęła się cała ceremonia? No chyba nie, no było okej, okay, mi się wydaje. Było zamieszanie z kwieciarnią i z przygotowaniem samochodów. Auto, którym jechaliśmy do ślubu, dotarło do nas ciut za późno. I przez to zrobiła się też trochę nerwowa atmosfera. Ale ogólnie wszystko zostało ogarnięte. Przygotowaliśmy się. Jeżeli chodzi o te moje przygotowania, to swoją fryzurę robiłam na miejscu u lokalnej fryzjerki, bardzo zresztą dobrej, u Ani. Podlinkuję Wam może namiary na Anię, bo uważam, że miałam pięknie wykonane włosy, świetnie mi się trzymały. Prawda jest taka, że jeszcze mogłam spokojnie chodzić w nich całą sobotę i nawet chyba chodziłam. Czy nie? Czy rozplątałam włosy? Chyba chodziłam. Także spanie takie bardzo nieuważne, absolutnie tym włosom nie było straszne. Andrzej też robił włoski u fryzjera, prawda? Tak, ale mi to tam zajęło 15 minut. Tak, bo tych włosów jakby nie... Pierwszy raz miałem na głowie ten spray, co się tam lakierał. No i potem to się sztywne włosy się robią, ale mi się zrobił kukuryk i tyle. No, Andrzej ma bardzo sztywne włosy, jego fryzjer zawsze to powtarza. I nie, tu z tyłu palmę taką potem. To nie są włosy łatwe do ułożenia, więc czas zrobił swoje, potem wyskoczyła palemka. Ale ogólnie Andrzej prezentował się bardzo dobrze. Ja miałam zrobiony piękny makijaż, Paulina wykonywała, że tak powiem, to cudo, które miałam w dniu ślubu na twarzy. Namiar na Paulinę też na pewno znajdziecie w opisie. Paulina jest z Płocka, oferuje swoim klientkom oczywiście usługę z dojazdem, można zamówić taki pakiet ślubny. Ja byłam bardzo zadowolona z tego, jak wyglądałam zarówno ja, jak i moja mama, jak i świadkowa, jak i moja ciocia. Wydaje mi się, że wszystkie cztery prezentowałyśmy się przepięknie.
makijaż był wytrzymały, natomiast jeżeli chodzi o sam początek tej imprezy, to... To były raczej freski malowane na mokro, badum. Tak. Miałam mocne chwile wzruszeń. W sensie wzruszeń. Myślę, że tak po prostu już zakotłowało mi się trochę z emocji. No, dużo się działo w mojej głowie i jak zrobiliśmy makijaż, przyjeżdżali goście, witaliśmy ich z orkiestrą na podwórku, to byłam tak po prostu zakręcona, co chwila gdzieś tam łzy mi latały. Dobrze, że Paulina była z nami w domu w czasie, kiedy ja witałam gości. Moja ciocia jeszcze piętro wyżej się przygotowywała, więc miałam okazję, żeby jeszcze podlecieć szybko do Pauliny na górę, żeby sprawdziła, czy od tych łez wszystkich, które się pojawiały na mojej twarzy z moim makijażem, nic się nie stało. Dopudrowałyśmy się i to było tyle. Całe szczęście, jak już wyjechaliśmy, to w kościele daliśmy radę. Dlaczego mówisz? No to znaczy tak, ty dałaś radę, ja nie płakałem ani razu w ogóle tego dnia. Tak, dałam radę, my daliśmy radę, bo złożyliśmy bardzo ładnie przysięgę, co prawda Andrzej strzelił małego babola. Nieprawda. Prawda, wszystko będzie. Pamiętam, ale to nie było celowe, w sensie ja zawsze Kasi mówiłem, że jej będę życzył, że jej nie odpuszczasz do śmierci i się zakręciło mi się w trakcie, no ale się poprawiłem. Ale wszystko będzie na filmie. Pan Krzysiek pytał, czy to wyciąć, ale powiedziałam, że absolutnie nie. Nie wiadomo. Więc tak. Z takich rzeczy bardzo miłych niespodziewajek dla nas. W kościele był taki bardzo miły akcent. Nie wiem, czy u was w kościołach się to wydarza. Wydaje mi się, że można ewentualnie o to poprosić, bo było to coś naprawdę bardzo miłego. Mianowicie w trakcie ślubu wyświetlały się nasze imiona i nazwiska. Na dole była wpisana data ślubu wraz z godziną. No i wyświetlało się oczywiście Katarzyna Mazurowska oraz Andrzej Karol Berowski. Natomiast gdy złożyliśmy przysięgę, ten napis uległ modyfikacji. Na tablicy pojawił się napis Katarzyna i Andrzej Berowscy i pojawiła się godzina, w której złożyliśmy sobie przysięgę, czyli 17:28. To był bardzo miły akcent, goście na to zwrócili uwagę. Słyszałam gdzieś takie komentarze, że będą pamiętać, o której dokładnie powiedzieliśmy sobie tak, bo to była taka niespodziewana zmiana na tej tablicy. Bardzo miło. To prawda? Będzie jak drugie 21:37, tak? No myślę, że dla nas na pewno. Może dla niektórych naszych gości też. Ale myślę, że naprawdę do końca życia nie zapomnę, że to była 17:28. To bardzo, bardzo miły akcent to był. Jeżeli chodzi o kościół, to tak naprawdę powiedziałabym, że tyle, msza przebiegła bardzo ładnie. Mieliśmy bardzo ładne kazanie, mszę prowadził. W ogóle, może dodam, ślub odbywał się w kościele w parafii świętego Floriana, a w kościele świętego Wawrzyńca. Dlatego, że kościół jako budynek ma innego patrona w Poniatowie i udzielał nam ślubu ksiądz, który był na zastępstwie, ksiądz Norbert, bardzo sympatyczny, bardzo, bardzo ładnie nam tą mszę poprowadził, ewidentnie był do niej przygotowany, także bardzo nam miło, że się tak postarał. A później impreza przeniosła się do Słonecznego Dworku właśnie w Chamsku. No i tam już po prostu działo się bardzo dużo. Nie było tak naprawdę ani chwili spokoju. Takie miałam wrażenie. Andrzej, dużo pamiętasz z wesela? Nie, mało pamiętam. Dużo rzeczy w ogóle nie widziałem. Wiem, że mieliśmy słodki stół. Widziałem z niego tylko bezę, jak Kasia przyniosła sobie, żeby ją zjeść. Nie widziałem żadnego ciasta, nawet nie wiedziałem, gdzie stoją. Na słodkim stole. No, ale nie, były jeszcze ciasta takie, nie te takie specjalne, co mieliśmy wszystko ekstra. Wszystko stało razem. No to pewnie tam było. Wiejski stół widziałem, jak go sprzątałem. No, także tego. U barmanów to też nie byłem ani razu. Znaczy oprócz tego, że stałem raz chwilę z gośćmi gadając, nie? Ale co było w ofercie, to nie mam zielonego pojęcia. No po prostu nie było czasu z tego skorzystać. Ty nie miałeś czasu, żeby skorzystać. Akurat ja się do barmanów przechadzałam. Ja nie piłem. Andrzej nie pił. Da się bawić na weselu bez picia. Może nie, że tak wcale, bo... Nie no, były na początku dwie lampki szampana, no bo zostaliśmy przywitani przez salę szampanem. Przez rodziców.
na początku chlebem i solą. Mieliśmy, właśnie to ciekawe, nie mieliśmy jakby wódki i wody, tylko oboje szampon. Mieliśmy szampana. Szampon. Tak. Żeby być szampon. I żeśmy tłukli też kieliszki te od szampana, tak. Nie od wódki. A potem było znowu przywitanie wszystkich gości, więc tam też każdy dostawał lampkę szampana, więc tak, dostaliśmy znowu drugą. Dostaliśmy ją też. Więc w sumie na całym weselu wypiłem dwie lampki szampana i łącznie jeden kieliszek wódki. Tak. I dało radę. A welcome drinka? Nie wypiłeś? Nie no, wziąłem już dwa łyki i tyle. Okej. To może co się działo na tej sali? Może opowiedzmy o tym, co takiego mieliśmy, co się sprawdziło, a co nie. No to Andrzej już wspomniał, że mieliśmy obsługę barmańską i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. To było super. To była naprawdę świetna opcja. Mieli chłopaki wzięcie. A nie mieliśmy piwa, bo niektórzy, na niektórych weselach ludzie lubią pić piwo i można chodzić na przykład tam, nie wiem, do baru, czy jakieś tam niektóre lokale mają takie coś a la pub, nie? Tak, takie to nie mieliśmy piwa ani piwa bezalkoholowego, nie braliśmy. Były drinki bezalkoholowe. Nie braliśmy też wina, tak. Prawda? Nie braliśmy wina. Więc mieliśmy tylko bar i wódkę. I bimber na... No i bimber na wiejskim stole. No, ale w sensie, jeśli ktoś chciał coś bezalkoholowego lub coś, nie wiem, słodkiego, egzotycznego czy coś, no to tutaj go obsługiwali barmani, co sobie tam zażyczył, to pewnie by mógł dostać, nie? Tak, tak było. Była rozpisana tablica z drineczkami, natomiast wiecie, no do wyboru do koloru tam było tych alkoholi. Panowie barmani byli bardzo sympatyczni. Przyznam, że zamieniłam może na tym weselu z nimi z 4 słowa. Jakoś tak nie było okazji, nie licząc tego, że zamawiałam sobie drinki. Dostaliśmy pięknego welcome drinka na powitanie. To już przy okazji, tak, pierwszego obiadu dostaliśmy drinka w ananasie, on był przepyszny. Kokosowy był, mi się, tak, taki no. Trochę, taki... Taka pina colada trochę, coś takiego, nie? Ale to jest dziwne, bo nie lubię pina colady, a to mi smakowało. Nie wiem, co takiego było w tym drinku, natomiast był przepyszny, naprawdę, był tak słodziutki, tak pysznie słodki, że wydudlałam prawie cały naraz. Naprawdę, pycha były te drinki. Wypiłam jakiś kieliszek wódki? Nie przypominam sobie. Wydaje mi się, że przy pierwszym rozlaniu żeśmy, tak, żeśmy wypili po kieliszku. Natomiast tak, później... Tak, wypiłaś, bo nalał mi nam Hubert po połówce, tak. I ty wzięłaś swój kieliszek, bo wypiłaś mój, żebym nie musiał. A tak, żebyś ty nie musiał, tak było. Natomiast potem już też korzystałam z obsługi barmańskiej, dlatego że raz, że te drinki były pyszne, a dwa, że były też piękne, naprawdę bardzo ładnie wszystko to wyglądało. Goście byli bardzo zadowoleni, wszyscy to chwalili. Nie miałam, tak jak mówię, okazji za bardzo z chłopakami porozmawiać, natomiast to, co słyszałam od gości i wierzę, że tak było, to, że panowie, bo mieliśmy dwóch barmanów, nie wiem, czy to wspominałam, panowie byli bardzo sympatyczni, opowiadali fajnie o tym, co wlewają do tych szklaneczek. Takich, to nie były szklaneczki, to były takie ładne coś. Nie, no szkło takie. Bardzo, bardzo ładne szkło barmańskie. W każdym razie opowiadali wszystko, co tam wlewają, co się dzieje, czy to będzie słodkie, kwaśne i... No i generalnie po prostu do obsługi, jeżeli chodzi o bar, absolutnie nie można było się przyczepić. Ewidentnie miało to wzięcie, były takie momenty, kiedy po prostu szturmem ludzie się rzucali i była przeba, że kolejka, a i to co było ekstra, to jak goście czekali w kolejce na swoje drinki, to w momencie właśnie, kiedy tych gości czekało sporo, to panowie przygotowywali takie... Nie wiem, czekadełka, ja bym to nazwała szoty, po prostu szoty, żeby goście, że tak powiem, no nie stali przed tym barem spragnieni. Tak, więc to bardzo wam byśmy chcieli polecić, jeżeli chodzi o naszych barmanów, to był to bar Barmani, panowie są z Płocka albo spod Płocka, gdzieś z tych okolic, oczywiście dojeżdżają do klientów, my mieliśmy akurat bar wbudowany jakby no, na sali, natomiast mają też swój bar mobilny, bardzo polecamy, wydaje nam się, że cena, którą zapłaciliśmy za tą usługę, była bardzo, ale to naprawdę bardzo uczciwa, porównywaliśmy różne oferty, chociaż z polecenia pani Aliny jakby nastawiliśmy się na to, że skorzystamy z tych konkretnych barmanów, no to mimo wszystko porównywaliśmy sobie oferty i to była oferta naprawdę bardzo korzystna cenowo. Tych drinków w ofercie było bardzo dużo, tak naprawdę wszystkie alkohole, napoje, owoce panowie mieli ze sobą. Jedyny alkohol, który zapewnialiśmy, to była wódka. No. Tak.
I ile było tej wódki? Chyba karton. Znaczy oni tak mówią, że zazwyczaj tak, w sensie używają karton na panowie całe mieli dla siebie zarezerwowany karton, ale oczywiście to, co nie poszło, to do nas wróciło. No. Tak. Więc bardzo, bardzo naprawdę z czystym serduszkiem Barbarmani Wam polecamy. Link znajdziecie w opisie na dole. Kolejna rzecz, która była na sali, taka bardzo istotna. Kapela? Tak. Grał nam zespół Temida. Z Włocławka. Tak, z Włocławka. Oni chyba są z Włocławka akurat. No ale też gdzieś okolice Płocka. No. Nie będę strzelać nazwami miejscowości, gdyż nie jestem pewna, natomiast był to zespół Temida, był to zespół, który tak naprawdę wzięliśmy, bo wiedzieliśmy, na co się piszemy. To było czwarte wesele, że tak powiem, w mojej rodzinie, które ten zespół miał okazję obsłużyć. Że tak powiem, taką gwiazdą tego zespołu jest pani Kasia. Pani Kasia, która zabawia towarzystwo, wyciąga gości, z którą tak naprawdę też ustalaliśmy wszelkie szczegóły, jeżeli chodzi o nasze rozmowy, wybory atrakcji i gdzieś tam ustalenie planu tego wesela, co, o której, gdzie, jak i kiedy. Pani Kasia jest przesympatyczna. No i właśnie, to jest kolejna rzecz, którą mieliśmy niesamowicie wychwaloną tak naprawdę. Wszystko na tym weselu goście nam bardzo chwalili, ale wracając do tego zespołu, to zdarza się czasem na weselach, że zespoły robią długie przerwy. Tutaj absolutnie nie miało to miejsca. Przerwy były takie akuratne, powiedziałabym, że jakieś 15-minutowe, tak żeby usiąść do stołu, zjeść posiłek i wracaliśmy na parkiet. No muzyka to było głównie disco polo. Na życzenie gości pojawiały się też inne piosenki, także tutaj zespół był bardzo taki elastyczny i dostosowywał się do tego, do czego goście chcieli się bawić. Zespół towarzyszył nam już przed samym ślubem, tak? Czyli pojawił się też na podwórku i w momencie, kiedy przyjeżdżali goście do domu, bo w domu mieliśmy takie krótkie, szybkie błogosławieństwo, no to już wtedy pani Kasia z chłopakami była razem z nami i podgrywała na podwórku na akordeonie, co tworzyło nam super klimat. Kapela miała być z nami do godziny 5, natomiast z uwagi na to, że goście nam już trochę odpadali, co? To jest zmęczenie. No wiadomo, było dużo alkoholu, ludzie pili, byli pomęczeni, tam wiadomo, że gdzieś tam powiedzmy, padam chyba koło jakiejś pierwszej, to pojedyncze osoby wychodziły, no wiadomo, potem gdzieś tam się kumuluje, ta nagle ludzie tam, nie wiem, koło trzeciej, wychodziło ich tam więcej, potem zostali ci, którzy mieli najwięcej siły, no ale no, tam panowie lubili sobie popić, więc to było takie, pijemy, trochę podsypianie, wytrzeźwiałka, o, pijemy dalej i znowu podsypianie, więc no już na końcu osoby były naprawdę mocno zmęczone. No i też tam na parkiecie już były takie niedobitki, nie? Tak, byliśmy my i jeszcze paru gości, którzy jeszcze mieli siłę do tego, żeby się dalej bawić. Więc o 4:30 zdecydowaliśmy, no, że już gramy ostatnią piosenkę, że skracamy ten blok, tym bardziej, że na tej sali weselnej parę godzin później odbywało się kolejne wesele. Wiedzieliśmy, że też już obsługa z baru lekko zerka, czy my o tej 5:00 skończymy. No i stwierdziliśmy się, że nie będziemy już tego przedłużać, tylko lecimy z ostatnim utworem. No więc zatańczyliśmy ostatnią piosenkę, pożegnaliśmy gości i obsługa zaczęła gdzieś tam już sprzątanie i tak jak mówię, przygotowywanie sali pod... O Jezus, padam z krzesła! Przygotowywanie sali pod wesele, oj przepraszam, pod wesele, które odbywało się właśnie w sobotę. Jeszcze może co do zespołu, to dodam, że zespół tworzyło 5 osób, było to 4 panów i właśnie pani Kasia. Zespół w umowie ma wpisane, że gra do godziny 5:00. No my skończyliśmy akurat wcześniej, wiemy też, gdyby ktoś był zainteresowany, wiemy też, że taką obsługę oczywiście można wydłużyć, a gdy na sali jest już mało gości
I jakby nie chcecie przedłużać, natomiast chcielibyście, żeby coś jeszcze grało, to wiem, że też pani Kasia daje taką możliwość, że jeszcze gdzieś tam z odtwarzaczy puszczają wtedy już taką muzykę mechaniczną. A gdzieś tam obsługa może sobie zbierać naczynia jakichś tam tych gości, którzy wyszli, i kapela zbiera gdzieś tam swoje tam sprzęty, perkusje i tak dalej. A ostatni goście. A goście mogą sobie się pobawić do takiego odtwarzanego. No. Też spoko opcja. Tak. Tak. Jeżeli chodzi o zabawy, które mieliśmy u siebie na weselu na Oczepinach, to skorzystaliśmy z pomocy i z doświadczenia pani Kasi. Ona nam doradziła, co takiego fajniej się na weselach sprawdza i co gości bawi i mocno angażuje. I faktycznie te nasze zabawy to był strzał w dziesiątkę. Wszystko przebiegło w porządku. Był jeden taki moment grozy w trakcie oczepin. Ale nikt nie stracił zębów. Także jest w porządku. Mieliśmy taki moment lęku. Zastanawialiśmy się, czy jak ciocia się podniesie, to czy wszystko będzie z nią w porządku. Natomiast Bogu dzięki, nic się nie stało. Także mogliśmy bawić się dalej. To jeszcze raz powtórzę, zespół nazywa się Temida. Pani Kasia jest, że tak powiem, osobą taką główną, dowodzącą, jeżeli chodzi o kontakt. Namiary na panią Kasię, jej numer telefonu i adres facebookowy oczywiście też będziecie mieli na dole. Kolejna rzecz. Co jeszcze nam zostało do omówienia? Słodki stół i wiejski stół, prawda? No tak, jeszcze z takich atrakcji mieliśmy właśnie te dwie rzeczy. Ale ten słodki stół, no to Kasia chciała się tam szukać najpierw u jakiegoś tam zewnętrznego dostawcy, jakiejś takiej osoby, która zrobi takie ciekawsze ciasteczka, takie powiedzmy mini deserki. Nie w formie takich powiedzmy wielkich blach ciasta, gdzie się to odkrawa, tylko takie pojedyncze monodeserki. No ale finalnie to co się udało zorganizować to na sali, czyli ta pani cukierniczka przygotowała nam wszystko z tych też swoich wiejskich produktów i było bardzo super, aczkolwiek nic nie próbowałem, Kasia coś tam jadła. Podpowiedziała nam to ciocia, słuchajcie, ja myślałam, że nasza sala nie oferuje takiej usługi jak przygotowanie słodkiego stołu w formie właśnie takich monodeserów. Natomiast okazało się, że robią to. Powiedziała mi o tym moja ciocia i bardzo cieszymy się, że skorzystaliśmy z tej opcji, dlatego że ułatwiło to bardzo logistykę. Tak naprawdę większość rzeczy, które mieliśmy przygotowane dla gości, była przygotowywana przez salę weselną. Wiecie, jakby odpowiedzialne były za to wszystko te same osoby, więc no dużo łatwiej się to, że tak powiem, ogarniało do kupy. Ten stół słodki był przygotowany przez salę i tam były, raz, że były takie zwykłe ciasta, bardzo zresztą smaczne, jakby przygotowane, już poporcjowane, wyłożone na ładnych paterach. Natomiast były też te monodesery i te monodesery to były takie rzeczy w kubeczkach, z tego co ja kojarzę, to był na pewno taki mus czekoladowy z zbitą śmietaną na górze, bardzo smaczny. Był deserek z ciasteczek Oreo też był pycha, beza była przepyszna, udało mi się zjeść półtorej bezy. Były też chyba mini serniczki, a co jeszcze tam było, przyznam, że nie wiem, mam nadzieję, że nasz kamerzysta uwiecznił to, jak ten stół ładnie się prezentował, albo że będzie to gdzieś na zdjęciach, bo przyznam, że sama bym zobaczyła, co takiego jeszcze tam było. Na słodkim stole leżały też owoce. Jedzenia na stołach, takich wiecie, w tych daniach, które wjeżdżały w odpowiednich godzinach, było tak dużo, że na tych głównych stołach, przy których siedzieli goście, już chyba nie było owoców, no żeby to jedzenie, które było przygotowane, się tam bez problemu mieściło, więc owoce leżały razem ze słodkim stołem. Słodki stół miał ogromne wzięcie. Tuż po pierwszym obiedzie zrobiło się tam duże zamieszanie, było dużo ludzi wokół. Trochę się, szczerze mówiąc, jak zobaczyłam to pierwsze zainteresowanie, takie naprawdę pokaźne, trochę się zestresowałam, że nam tego zabraknie. Natomiast absolutnie nie, było przygotowane to w takiej ilości, że obsługa to cały czas donosiła na salę i jak tańczyliśmy nasz ostatni taniec, to zwróciłam uwagę, że jeszcze 3 bezy, a miałam wrażenie, że to miało największe wzięcie, jeszcze 3 bezy leżały na stole, także na odchodne można było się jeszcze ciasteczkiem podziękować. No i ten słodki stół, tak jak mówię, tak jak barmani, to był strzał
w 10. Absolutnie, gdybym mogła, oczywiście bym to powtórzyła. Jedyna rzecz, z której wydaje mi się, żebyśmy zrezygnowali, prawda? Mm. Gdybyśmy mieli zrobić to wesele jeszcze raz, to był niesłodki, wiejski stół. Było tak dużo jedzenia. No właśnie, tego, jedzenia było na sali, było tak dużo i tak często donosili, wszystko było dobre, że goście po prostu no nie mieli sił chodzić do tego wiejskiego stołu jeszcze łapać jakieś pęto kiełbasy czy pajdę chleba ze smalcem, no bo to nie miało żadnego sensu. A ten, co na tym stole, to było tak klasycznie, nie? Jakieś tam różne rodzaje kiełbas, smalec, ogórki kiszone, bimber, jakieś szynki, polędwice wędzone. Była taka wielka jakby... Gicz. Była cała, tak, więc tak. Można było sobie odkrawać. Natomiast z tego bardzo dużo rzeczy pozostawało. W sensie wszystko jest dobre i w ogóle rozdaliśmy to potem gościom. Także no nic się nie zmarnowało, natomiast no mogłoby tego nie być. No i myślę, że chyba ludzie nie stracili na tym. Jakby nawet rozmawialiśmy z gośćmi, jeszcze nawet wczoraj jakieś ostatnie telefony wykonywaliśmy, żeby tam popytać jego wrażenia, to właśnie goście nam mówili, że było tak dużo naprawdę dobrego jedzenia, które wjeżdżało co 2 godziny chyba, bardzo często w każdym razie. Goście chcieli spróbować tego jak najwięcej i potem już po prostu no nie mieli miejsca w brzuszkach na to, żeby chodzić i jeszcze próbować tych wędlin. Oczywiście pojedyncze osoby jak najbardziej z tego skorzystały, trochę tego bimbru tam poszło, natomiast tak naprawdę no myślę, że 80% tego co na tym wiejskim stole było, zabraliśmy po weselu i część przywieźliśmy tutaj. Mamy te rzeczy gdzieś tam poporcjowane, pomrożone, żeby nic się z nimi nie stało. Rozdaliśmy to też naszym bliskim. Absolutnie, mimo że było bardzo dużo jedzenia, absolutnie nic się nie zmarnowało. Tutaj może teraz przejdźmy jeszcze a propos tego zmarnowania na chwilę do sali obsługi i tego, jak to wszystko było przygotowane. Mieliśmy ekstra kelnerów, obsługa donosiła jedzenie bardzo szybko. Wystarczyło, że parę rzeczy zniknęło z półmisku, już ten półmisek był wymieniany na taki, który był znowu pełen. Także goście sobie chwalili prędkość obsługi i my zresztą też. Kelnerzy byli bardzo mili, mieliśmy takiego ekstra kelnera, Andrzej tego nie pamięta, ale takiego, który bardzo o nas dbał przy stole i ilekroć przychodził, to przypominał, żebyśmy coś zjedli, żebyśmy usiedli, chociaż chwilę odpoczęli, żebyśmy pili. Także to był bardzo, 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 bardzo przesympatyczny pan, który no, dbał o to, żeby na naszym stole było pełno jedzenia, ale też dbał o to, żebyśmy my to jedzenie konsumowali, żebyśmy w trakcie tego wesela po prostu nie padli. Także to było bardzo miłe. Jedzenia było naprawdę sporo. Mieliśmy jakby 6 wydawek, jeżeli chodzi o jedzenie. Całkiem dużo. No naprawdę dużo. Tego jedzenia było przygotowane, tak wiecie, no żeby starczyło, nawet żeby zostało, żeby każdy miał okazję wszystkiego spróbować. I po tym weselu, słuchajcie, w sobotę odbieraliśmy z chłodni masę jedzenia. Dostaliśmy 15 blach takich, wiecie, dużych pocieście, wyładowanych różnego rodzaju mięsami. Odebraliśmy też owoce, odebraliśmy ciastka, jeszcze w tych styropianowych takich pudełkach były takie rzeczy jak pierogi, surówki. Już nie zabieraliśmy zupy z sali, bo to nie miało sensu. No mieliśmy busa wyładowanego jedzeniem, ale chciałabym powiedzieć, podkreślić bardzo, że absolutnie nic się nie zmarnowało. Przez dom mojej babci w sobotę przewinęło się trochę osób, żeśmy biesiadowali jeszcze z wykorzystaniem właśnie tych posiłków całą sobotę, jeszcze w niedzielę. To dojadaliśmy, myślę, że albo w niedzielę wieczorem, my już wyjechaliśmy, albo pewnie w poniedziałek rano ostatnie rzeczy zostały zjedzone na śniadanie. Wszystko było przepyszne, właśnie goście bardzo chwalili sobie jedzenie, usłyszeliśmy bardzo miłe komentarze. Wielu, naprawdę wielu gości, a mieliśmy ich 100, razem z nami było 100 osób, więc w zasadzie gości było 98, ale... Wszyscy, absolutnie wszyscy bardzo, 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 bardzo zachwalali jedzenie. To jak ono było różne, jak było go dużo, jak było doprawione, że wszystko było takie bardzo smaczne, prawda?
Nie mieliśmy się absolutnie do czego przyczepić. No i właśnie wszystko było bardzo dobre, więc zostało szybko zjedzone to, co zostało. Czy coś takiego jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? O kwieciarni mówiliśmy. Obsługiwała, jeżeli chodzi o nasze kwiaty, strojenie kościoła, strojenie sali, strojenie samochodów. Wszystko to przygotowywała dla nas kwieciarnia Karczewcy z Żuromina. Namiar też będzie tutaj na dole. Chciałabym tylko powiedzieć, że panie były przesympatyczne, obsługiwały nas bardzo sprawnie. Kalkulacja, która została nam przedstawiona, się zgodziła. Nawet panie nam trochę ucięły tą cenę, żebyśmy zapłacili równą kwotę, także to bardzo, bardzo miły dla nas gest. I naprawdę te panie były tak przesympatyczne, jeszcze jak odjeżdżaliśmy spod kościoła, gdzieś tam do nas machały, cały czas uśmiechnięte, takie no po prostu fajne, miłe kobiety. I właśnie przez to, że mieliśmy to wszystko takie ekstra, to bardzo chcielibyśmy wam to wszystko polecić, jeżeli jesteście z tamtych okolic albo macie na tyle blisko, że warto byłoby zahaczyć o Słoneczny Dworek i tamte okolice. To naprawdę z absolutnie czystym sumieniem wszystko to, z czego my korzystaliśmy, moglibyśmy wam polecić. Jedyny drobny minus, jeżeli chodzi o sam dworek, życzyłabym sobie trochę większej komunikatywności. Ja jestem taką osobą, która ma milion pytań do. Chciałaby wszystko wiedzieć, prawda? I chciałaby mieć wszystko dobrze zaplanowane. Kontakt z salą nie zawsze był tak. Padła nam kamera i mnie urwało, więc tak na szybko się dogram, dlatego że zaraz wychodzimy. Chciałam powiedzieć, że jest tylko jedna rzecz, do której mogłabym się odrobinę przyczepić. To jest właśnie komunikacja z salą. Życzyłabym sobie, żeby było to trochę bardziej wszystko sprawne i bardziej responsywne. Drobnym minusem, nawet nie do końca takim drobnym, ale już przymknijmy na to oko, były też pokoje. Życzylibyśmy sobie, żeby zwłaszcza łazienki były w trochę lepszym stanie. Natomiast za tą cenę, za fakt, że to jest wszystko jakby nad salą i że jakby wiecie, możecie się zdrzemnąć normalnie w wygodnym łóżku, a nie trzeba, nie wiem, kimać gdzieś po samochodach, bo i tak się czasem na weselach zdarza. To wydaje mi się, że jak najbardziej to wszystko jest jakby no wystarczające. Ściągam tą kartkę, pokażę wam jeszcze może o takie piękne, dostałam kwiaty po pierwszym tańcu, mam, słuchajcie, z tego zdjęcie i mam tak zszokowaną minę, po prostu mam tak szeroko otwartą buzię. Ale naprawdę byłam w szoku, nie spodziewałam się tego, że Andrzejek zrobi mi taką niespodziankę. Tą kartkę z tej lodówki można już ściągnąć. O! Koniec odliczania do wesela. Pokażę wam jeszcze tak na szybko jedną rzecz, bo w międzyczasie, jak się trochę podładowywała kamera, zawiesiliśmy coś na ścianie. To był taki dodatek do prezentu, który samodzielnie wykonała siostra Andrzeja, Ania, wraz ze swoim mężem, szwagrem Andrzeja. Moim chyba teraz już też tak się mówi, szwagier. Nie wiem, jak to działa, ale tu wam pokażę. O, poczekajcie, przykręcę sobie kamerę. Takie piękne drzewo zaplecione. Piękna makrama. Są nasze inicjały, jest nasza data ślubu. Bosko to wygląda. Jest to żywy mech. Wystarczy, jak podupada, troszeczkę wokół niego spryskać wodą, żeby mógł sobie tą wodę wciągnąć z powietrza. Także już zawisł na ścianie. Dobrze, to w takim razie na dziś byłoby to już wszystko. Andrzeju, podejdziesz tutaj do mnie, pożegnasz się. Taki trochę przegadany film, ale wydaje mi się, że podsumowanie tego wszystkiego jest jak najbardziej przydatne. Dziękujemy wam bardzo, no i do zobaczenia w kolejnych vlogach.